z Kijowa. ...254 dzień inwazji w 9 roku wojny. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Michał Tęsny. W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu dronów. 8 szachedów zostało zestrzelonych w pobliżu miasta Dniepr, a jeden dron kamikadze zniszczony był przez Siły Obrony Powietrznej nad obwodem lwowskim. Na niektórych obszarach frontu Rosjanie potroili intensywność działań wojennych, stwierdził naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny. Codziennie dochodzi do około 80 ataków. Załużny podkreślił, że ukraińskie wojsko skutecznie stawia opór. Inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nie dostrzegli żadnych oznak niezgłoszonej działalności jądrowej na Ukrainie. Kontrole w 3 obiektach przeprowadzono na wniosek ukraińskiego rządu po tym, jak Rosja oskarżyła Ukrainę o przygotowywanie prowokacji z brudną bombą. Armia rosyjska stwarza warunki do przełączenia zaporowskiej elektrowni jądrowej do rosyjskiej sieci energetycznej, donosi Instytut Badań nad Wojną. Analitycy zakładają, że może to nastąpić w ciągu najbliższych 15 dni. W tym okresie jeszcze wystarczy paliwa dla rezerwowych generatorów, które obecnie zasilają zaporowską elektrownię jądrową. Prezydent Wołodymyr Zełenski może nie wziąć udziału w szczycie G20, jeżeli będzie tam Putin. Szczyt G20 odbędzie się na Bali w Indonezji w dniach 15-16 listopada. Na koniec dobra wiadomość. Nastąpiła nowa wymiana jeńców na dużą skalę między Ukrainą a Rosją. Do domu wróciło 107 ukraińskich żołnierzy. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko. A my łączymy się od razu z Kijowem, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. Dmytrze, 450 tysięcy mieszkań w Kijowie dziś rano zostało pozbawionych prądu. A jak sytuacja wygląda u Ciebie? Jak w ogóle sytuacja wygląda w Kijowie? No tak, i chyba to największa liczba mieszkań, które nie mają zaraz prądu od początku wojny, bo sytuacja z infrastrukturą energetyczną jest poważna i dlatego jest taka duża przerwa w dostarczaniu prądu do takiej dużej ilości odbiorców. I na przykład mój przyjaciel tutaj niedaleko, który mieszka od mnie, jego dzielnica całkowicie nie ma prądu już od kilku godzin i nie wiadomo, kiedy ten prąd powróci. Także też taka sama sytuacja na lewym brzegu Kijowa, gdzie też prądu w większości nie ma. Także po prostu trzymamy się i walczymy dalej z naszym wrogiem. Dmytro, czy są jakieś informacje, kiedy może być przywrócone dostarczanie energii elektrycznej? Czy docierają do Was takie komunikaty? Tak mówił o tym prezydent miasta Witalij Kliczko, o tym, że taka sytuacja może trwać jeszcze kilka tygodni. 2-3 tygodni może być tak, że Kijów będzie pogrążony w ciemności. To ciężko sobie wyobrazić, żeby w sytuacji, gdy zbliża się zima, gdy spadają temperatury, wytrzymać jeszcze kilka tygodni bez prądu. Jaka dzisiaj jest pogoda w Kijowie? Jak to wygląda właśnie od tej strony temperatury? Pogoda w Kijowie jest jesienna, jest listopadowa. Wczoraj cały dzień padało, no dzisiaj już nie, ale są chmury, ale nie powiem, że jest zbyt chłodno, zimno. Jest taka jesienna, normalna dla listopada pogoda. Także nawet jeżeli ktoś nie ma ogrzewania w domu, to na razie jeszcze to da się to wytrzymać. Ciężko pewnie sobie wyobrazić to z naszej perspektywy, będąc w kraju, w którym mamy jednak zapewnione wszystkie potrzeby i gdy pogoda na dworze nie przeraża tym, co może dziać się w naszych mieszkaniach. Oczywiście tradycyjnie, Dmytrze, trzymajcie się. No i znów zapowiem, że już się niedługo zobaczymy. W przyszłym tygodniu znowu będziemy mogli bezpośrednio porozmawiać. Ale Dmytrze, wczoraj obserwowałeś, byłeś świadkiem bezpośrednio ważnego wydarzenia dotyczącego też relacji polsko-ukraińskich i polskiej pomocy dla Ukrainy. Tak, wczoraj byłem na, można powiedzieć, że akcja
Akcja przekazanie pomocy rządu polskiego dla Urzędu Miasta Charków tutaj w Kijowie. No i spotkali się na tej akcji była i przekazywała ten sprzęt konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz, a ze strony Urzędu Charkowa był pierwszy zastępca prezydenta miasta Aleksander Nowak. I co to był za sprzęt? To były piece i zmywarki dla szkół Charkowa, dla stołówek Charkowa. Na razie nauczanie w szkołach jest w sposób online, czyli nie przychodzą dzieciaki do szkół bezpośrednio, ale ten sprzęt, on 100% będzie bardzo pomocniczy dla wszystkich potrzebujących gorącego i zdrowego jedzenia. To jest też specjalnie tak zrobiono, że to jest akurat dla przygotowania zdrowotnego jedzenia, żeby to było korzystne też dla zdrowia. No i proponuję posłuchać tego, takiej krótkiej rozmowy z panią konsul. Pani konsul, jak padła w ogóle ta decyzja i pomysł pomóc, takiej akurat pomocy dla Charkowa? No musimy mieć świadomość, że polskie służby dyplomatyczne zostały dzisiaj też relokowane. Tak naprawdę tak w trybie ciągłym pozostał i pracuje cały czas konsulat generalny we Lwowie. Pozostałe konsulaty pracują również cały czas, ale jednak konsulowie generalni tych pozostałych placówek organizują głównie pomoc z Polski. Natomiast wśród naszego zespołu lwowskiego jest jeden z konsulów, który wcześniej pracował w Charkowie. On nam wskazał partnerów do współpracy i wskazał nam potrzeby. I rzeczywiście teraz w tym kontekście nadchodzącej zimy, kiedy wszyscy wiemy, że te obiekty infrastruktury krytycznej, stacje energetyczne, są problemy z wodą, wiele mieszkań będzie nieogrzewanych, w związku z tym te wszystkie mieszkania, które wykorzystywały energię elektryczną do przygotowania choćby jedzenia, też mają z tym problem, ludzie się zabezpieczają jak mogą, ale we wszystkich dużych miastach, pewnie i mniejszych miejscowościach będą organizowane punkty pomocy, takie, gdzie ludzie będą mogli przyjść, ogrzać się i zjeść coś ciepłego, tak żeby jednak trudny czas zimowy przetrwać jak najlepiej. I między innymi właśnie te specjalistyczne piece konwencyjno-parowe, te zmywarki, one mają służyć temu, żeby tę żywność można było szybko, zdrowo i bezpiecznie przygotować, a później też, żeby można było umyć naczynia i żeby mogliby z nich skorzystać kolejni mieszkańcy Charkowa. Także cieszymy się bardzo, że to jest taka pomoc bardzo na czasie. Ona będzie już w czasie pokoju służyła dalej szkołom, w których zostanie, i jedyne, na czym nam naprawdę bardzo zależy, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej i żeby z tego trybu wojennego przejść na ten tryb normalnego żywienia, zdrowego żywienia dzieci. Czy to jest pomoc rządu polskiego, czy jakiegoś jakiejś fundacji? To jest pomoc rządu polskiego, to jest już bardzo rozpoznawalny program Polska Pomoc, program tak zwanej pomocy rozwojowej, pokojowej pomocy. Znaczy chodzi o to, żeby konkretne miejscowości i miasta w państwach, które się rozwijają teraz, mogły się właśnie w ramach tego programu i w konkretnych obszarach rozwijać jak najlepiej. I to jest program, którego operatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli jest to pomoc rządowa. I to powiedziała pani konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, pani Eliza Dzwonkiewicz, będąc wczoraj w Kijowie i przekazując tą pomoc, ten sprzęt miastu Charkowu. I ja od siebie po prostu znów powiem, że bardzo, bardzo niesamowito dziękuję Polsce i polskim przyjacielom i polskiemu rządowi za tą pomoc, bo ona jest niezbędna, bo teraz w Charkowie sytuacja jest ciężka, bo byłem też w Charkowie, ale z tego czasu, jak tam byłem, to tam zniszczeń dodało się dużo i codziennie tam spadają też rakiety wroga, jak na przykład też wczoraj, i zabijają cywilów, rujnują infrastrukturę. Większość, wczoraj zastępca prezydenta miasta Charkowa powiedział o tym, że większość
szkół, około 60% szkół Charkowa są zniszczone, tam nie da się nauczać dzieci. Tam, no i to jest straszna liczba. A oprócz tego, co mnie bardzo zaskoczyło też na tym spotkaniu, jest to, że pan Nowak powiedział o tym, że w Charkowie w tej chwili mieszka, wyobraźcie sobie państwo, 1 100 000 ludzi. I dla takiej ilości cywilów trzeba zrobić wszystko, żeby oni mogli przetrwać tą zimę i doczekać się lepszych czasów. Tak, rzeczywiście Charków robi wstrząsające wrażenie. Gdy przejeżdżałem już kilkanaście dni temu przez Charków, to chyba jedno z najbardziej takich ponurych wrażeń z tego czasu wojny. Miasto, które wcześniej znaliśmy, tak można powiedzieć, Dmytrze, przecież jako miasto tętniące życiem, miasto studenckie, miasto bardzo szybko się rozwijające. Teraz to miasto strasznie zniszczone, miasto, w którym ludzie przemykają się ulicami, bo rzeczywiście cały czas Charków znajduje się pod ostrzałem. Bardzo ważna informacja i to, o czym opowiadasz, przecież szkoły to też to, co obserwowaliśmy bezpośrednio też w sytuacji, gdy jeszcze był pod okrążeniem Kijów. Szkoły to te miejsca, które bardzo często stają się takim ośrodkiem aktywności i pomocy. Stamtąd jest dystrybuowana pomoc dla tych, którzy jej potrzebują. Często też w szkołach znajdują się schrony, z których korzystają okoliczni mieszkańcy. Jak państwo mogliście usłyszeć te informacje od Dmytra Antoniuka, 40% szkół zostało zniszczonych, czyli Rosjanie atakują... 60%, czyli Rosjanie atakują po prostu obiekty cywilne, w których wiedzą, że toczy się cywilne życie i to jest bardzo ważne jakby oznaczenie tej wojny. To jest wojna prowadzona przez Rosję przeciwko cywilom. Atakują na Ukrainie ludność cywilną i tego też doświadcza Charków. Polski sprzęt dostarczony wczoraj do Kijowa, teraz pojedzie do Charkowa. Ja wiem, że pani konsul już wróciła do Lwowa. Dmytrze, tobie dziękujemy i my się przenosimy do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Pawle, dzień dobry. Dzień dobry, Dmytrze, kłaniam się nisko z Lwowa. Arturze, niepokojące informacje, znowu szachedy były nad obwodem lwowskim, ale dobra informacja taka, że szachet, który tam się znalazł, został zestrzelony, ale jak widać Rosja nie zapomina też o zachodniej Ukrainie. Tuż po godzinie 5 obudził nas alarm powietrzny. Alarm powietrzny, który trwał co prawda niedługo, bo niecałe pół godziny. Później Maksym Kozycki, przewodniczący obwodowej, lwowskiej obwodowej administracji wojennej, poinformował o tym, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dron. Prawdopodobnie szachet 136. Na dany moment nie podają konkretnie miejsca, w którym ten dron został zestrzelony. Nie podają też informacji o tym, co to za konkretnie był, jaki konkretnie to był obiekt latający. Jedno jest pewne, że to była właśnie amunicja krążąca. No i wnioskując z tego, co się działo przez ostatnie tygodnie, czy też nawet już teraz można liczyć w miesiącach, prawdopodobnie to była amunicja krążąca produkcji irańskiej. Maksym Kozycki i administracja wojskowa nawołuje do mieszkańców, żeby dbali o siebie, żeby zgłaszali na policję, jeżeli zauważą charakterystyczny obiekt na niebie, usłyszą charakterystyczny dźwięk piły spalinowej, czy też motorynki, jak to oni ludzi informują, żeby się kryli w wyznaczonych do tego schronach, żeby unikali przebywania na ulicach. I Lwów, co prawda, jest trochę, ma więcej szczęścia niż inne regiony dalej położone na wschód, bo tych ostrzałów było mniej. Niemniej jednak przy tej ilości zamówionych przez Rosję właśnie tych dronów kamikadze z Iranu, ale także, jak coraz częściej się dowiadujemy o zamówieniach i lotach z balistycznymi rakietami, nikt na terenie Ukrainy nie może się czuć bezpiecznie. Ja wczoraj właśnie rozmawiałem też z moim kolegą, oficerem obrony przeciwlotniczej Ukrainy, i on mi dokładnie wytłumaczył też, jak wygląda aktualna strategia rosyjskich ostrzałów rakietowych. Dlaczego to są ostrzały połączone? Zarówno to są manewrujące pociski rakietowe, czyli tak zwane skrzydlate rakiety, jak to się na Ukrainie
nazywa, ale jednocześnie Rosja właśnie wystrzeliwuje roje tych dronów kamikadze, ale także wystrzeliwuje też, o czym niejednokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Wnet, rakiety ziemia-powietrze, czyli rakiety, przeważnie to są rakiety S-300, które są rakietami szybkimi, ale jeżeli chodzi o strzały naziemne nieprecyzyjnymi. Chodzi o to, żeby właśnie urazić infrastrukturę krytyczną, czy też obiekty wojskowe tymi rakietami dokładnymi, czyli rakietami manewrującymi, ale jednocześnie, żeby obrona przeciwlotnicza, żeby OPL ukraiński miał dylemat, co ze strzelić, czy zestrzelić właśnie ten pocisk manewrujący, który uderzy w infrastrukturę krytyczną, czy też na przykład taką rakietę S-300. I niestety, jeżeli chodzi o logikę, to w większości przypadków trzeba ratować infrastrukturę krytyczną, a te rakiety S-300, czy też drony, które są dużo mniej dokładne, mogą trafić w infrastrukturę stricte cywilną, bądź w domy mieszkalne. I tutaj to jest właśnie ten dylemat, czy logika i ratowanie całej przestrzeni infrastruktury krytycznej na Ukrainie, czy ratowanie żyć ludzkich. Arturze, przed chwilą rozmawialiśmy z Dmytrem o pomocy, której Polska udziela i kolejnej formie tej pomocy, która została przekazana, ale cały czas apele o pomoc się nie kończą. My z takim apelem zwróciliśmy się do naszych radiosłuchaczy. Te prośby, które do ciebie dotarły, przekazujemy w raporcie z Kijowa. Przekażmy je jeszcze raz. Zwróćmy uwagę na to, czego potrzebują też ukraińscy żołnierze, jak możemy im pomóc. Potrzeby ukraińskich żołnierzy są naprawdę bardzo duże. Tutaj państwo polskie na pewno pomaga, jeżeli chodzi o placówki dyplomatyczne, to w większości przypadków to jest pomoc właśnie humanitarna, a do nas spływają bardzo często takie bezpośrednie prośby od naszych znajomych. I tutaj jest prośba od żołnierza kadrowego desantu, który od 2014 roku walczy w tej wojnie z Rosją, przeszedł niemalże cały donieckie lotnisko, brał udział w wielu rajdach i obronach, tak jak powiedziałem, 2014 roku. Od 24 lutego także działa na jego brygada na wielu kierunkach. To jest żołnierz 80. Brygady Desantowo-Szturmowej z Lwowa. To jest dowódca, sierżant, który dowodzi drużyną w kompanii rozpoznawczej właśnie tej brygady i za ostatni miesiąc oni stracili 3 samochody terenowe, które były do dyspozycji tej drużyny, a dla nich, biorąc pod uwagę, że oni działają na wysuniętych pozycjach, często na tyłach wroga, mobilność jest bardzo ważna, między innymi po to, żeby szybko z pola walki ewakuować rannych do miejsca, w których mogą już się zająć nimi medycy. I to jest taki apel właśnie o samochód terenowy, raczej tego starszego typu, nie jakiś nowoczesny, z napędem 4x4, z silnikiem diesla, najlepiej jakby to była manualna skrzynia biegów, no ale tutaj każda pomoc będzie ważna. Wiem i jestem przekonany, zresztą nieraz słyszałem i widziałem nawet, jakie cuda potrafią czynić słuchacze Radia Wnet, jakie rzeczy są w stanie załatwić, czy też wesprzeć jaką inicjatywę. Ja już się naprawdę pogubiłem, ile tych potrzebnych, dobrych, niezbędnych rzeczy ratujących życie i zdrowie, nie tylko żołnierzy, ale także cywilów, między innymi ty, Pawle, dostarczyłeś tutaj na Ukrainę, więc tutaj ze swojej strony tylko z góry dziękuję za to, za każdy rodzaj wsparcia właśnie tej inicjatywy, bo tak jak powiedziałem, to jest człowiek, za którego ręczę, to jest człowiek, oficer wojska ukraińskiego, który jest nader zacnym człowiekiem. Przyłączamy się oczywiście, Arturze, do twojego apelu. Faktycznie to jest dobry moment, żeby podziękować słuchaczom Radia Wnet za wszystkie akcje, które do tej pory zostały wsparte i przekazywaliśmy i samochody, i mnóstwo sprzętu, które państwo albo sfinansowaliście, albo kupiliście, ale no niestety, chyba musimy się przyzwyczaić do tego, że dopóki wojna się nie skończy, apele o pomoc też się nie skończą. A czym dalej i dłużej trwa ta wojna, tych apeli może być więcej. Oczywiście Ukraińcy bardzo często
radzą sobie sami. Będziemy opowiadać o akcji ukraińskiego artysty, aktora Sergeja Prytuły, który zorganizował kolejną zrzutkę i Ukraińcy kupili w ciągu chwili potężną liczbę wozów bojowych, ale tak czy inaczej próbujmy się w to włączać, próbujmy dalej myśleć, jak możemy pomóc. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że Ukraińcy mogą teraz do nas przyjeżdżać w większej liczbie, będą przyjeżdżały kobiety z dziećmi, bo ciężko się żyje w tych warunkach na Ukrainie, pozbawionej elektryczności, a bardzo często też wody albo dostępu do czystej wody, a na pewno pozbawionej do takich warunków, które dla nas są normalne i naturalne, ale też musimy pamiętać o tym, że czym dłużej i silniej przeciwstawia się ukraińska armia i skutecznie przeciwstawia się Rosjanom, tym też z głowy tę wojnę w pewnym sensie bezpośrednio na naszym terenie mamy my. I jak możemy wesprzeć ukraińską armię, to tak jak mogą to zrobić cywile, czyli przecież my nie kupujemy broni, kupujemy to, co wspomaga ukraińską armię, to postarajmy się zrobić. A być może ktoś z Państwa ma pomysł, zresztą może zdradzę tajemnicę, radio zgłosiło się do kilku instytucji z prośbą o przekazanie samochodów, ale być może ktoś z Państwa będzie wiedział, jak to można zrobić, albo po prostu taki samochód przekaże. Przypomnę, że wśród naszych słuchaczy nawet udało się zorganizować w tym najgorszym okresie dla Czernichowa, udało się zorganizować łódź, która przeprawiała nie tylko jedzenie, ale też ludzi przez rzekę, która jedyną formą komunikacji w pewnym momencie z Czernichowem właśnie było konieczność przepłynięcia tej rzeki. Także apelujemy, Artur Żak prosi w imieniu ukraińskich żołnierzy o kolejny samochód i ta prośba tak naprawdę nie kończy się, bo tych samochodów będzie potrzeba jeszcze więcej. Arturze, będziemy powtarzali ten apel. Przypomnijmy, że cały czas też funkcjonuje adres ukrainamałpa.wnet.fm, ukrainamałpa.wnet.fm, gdzie Państwo możecie wysłać swoje propozycje przyłączenia się do pomocy, albo po prostu napisać, możemy pomóc. To oczywiście, jeżeli taką ktoś ma możliwość, będziemy bardzo wdzięczni. Arturze, my ze swojej strony oczywiście dziękujemy, potrafimy dziękować, ale też możemy Państwu zaoferować posłuchanie muzyki. Zgadza się, tutaj jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Już odezwał się do mnie nasz Pawle, wspólny znajomy, który przeprowadzi takie sympozjum, szkolenie ze sztuk walki dla służb mundurowych i które będzie oczywiście płatne i cały koszt będzie przekazany też na wsparcie właśnie tej akcji pomocowej Radia Wnet, więc to jest taka pozytywna informacja właśnie sprzed chwili. To ale przyłączymy się, zawsze... Arturze, przyłączymy się do informowania o tym sympozjum. Ja wiem, o którym znajomym powiedziałeś, domyśliłem się i myślę, że ze stuprocentową pewnością, także pana oficera pozdrawiamy. Proszę bardzo, Arturze. I dla wszystkich słuchaczy utwór kilku wykonawców, utwór zespołu Gogol Bordello, zespołu amerykańskiego, nowojorskiego, ale właśnie założonego przez Ukraińca, przez Iwgena Huca, który jeszcze w latach, jeżeli się nie mylę, nawet 80. wyjechał do Stanów Zjednoczonych z rodzicami, ale do niego się dołączył Sergiej Żadan, ukraiński poeta, muzyk, pisarz i zespół Kaska. Żadan i Kaska z Charkowa, z Nowego Jorku, Gogol Bordello i utwór Sile Перемоги. Raport z Kijowa. Godzina 9.57 w raporcie z Kijowa. Obserwujemy cały czas też, co dzieje się na Ukrainie teraz. Federacja Rosyjska przeprowadziła atak rakietowy na obwód zaporoski. Uszkodzona została rura gazowa. To informacja od Aleksandra Starucha, szefa Zaporowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Ataki na Ukrainę nie zatrzymują się, chociaż w tym momencie ta mapa alarmów powietrznych wygląda trochę lepiej. Trochę, bo na wschodniej Ukrainie nad obwodem ługańskim cały czas ten alarm trwa. Cały czas też jest ze mną Artur Żak w Lwowie. Arturze, rozmawialiśmy o kwestiach pomocowych, apelowaliśmy do naszych słuchaczy w kwestiach pomocowych dla Ukrainy, a posłuchajmy, co na ten temat sądzą Niemcy. 41% Niemców, 40% mieszkańców Niemiec jest przekonanych, że kraj w wystarczającym stopniu pomaga Ukrainie bronią. Co piąty uważa, że należy pomóc większej liczbie osób, a 30% Niemców uważa, że Ukraińcy otrzymują zbyt dużą pomoc wojskową z ich kraju. To są wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie niemieckiej telewizji ARD. Jak Ukraińcy oceniają niemiecką pomoc?
Ja dorzucę jeszcze jedną liczbę z tych badań. 51% Niemców uważa, że Niemcy nieodpowiednio podchodzą do rozwiązania tego problemu dyplomatycznie, czyli o 14% w stosunku do sierpnia zwiększyła się ilość osób w Niemczech, którzy uważają, że trzeba dyplomatycznie rozwiązać ten konflikt. Oczywiście Ukraińcy podchodzą do tego w sposób negatywny. Mam nadzieję, że każda osoba, która ma choć krztę przyzwoitości, nie pochyli się nad tymi wynikami w sposób pozytywny. Myślę, że na początku społeczeństwo niemieckie wyprzedzało swój rząd w kwestii wspierania Ukrainy. Później rząd trochę próbował dorównać swojemu społeczeństwu, ale teraz, jak widzimy, społeczeństwo niemieckie męczy się wojną, męczy się wzrastającymi kosztami utrzymania i tego, że nie będzie mogło 2 czy 3 razy polecieć na wakacje, a ino 1. Miejmy nadzieję, że Polacy nie staną w takich sondażach, w takiej pozycji jak Niemcy i dalej będziemy udzielali tej pomocy. Artur Żak z Lwowa, wcześniej Dmytro Antoniuk z Kijowa. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko. I jeszcze tylko jedna zapowiedź. Dzisiaj zaczyna się w Jabłonnej pod Warszawą pierwszy zjazd deputowanych ludowych Federacji Rosyjskiej. W zjeździe wezmą udział byli rosyjscy parlamentarzyści i będą rozmawiali na temat konstytucji postputinowskiej Rosji. A my też tam będziemy i będziemy Państwu relacjonować na bieżąco, co się dzieje. Do studia wszedł Jakub Duszak, to znaczy, że zbliżają się wiadomości. W raporcie z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia jutro w programie wschodnim o godzinie 10:00. Raport z Kijowa.